Witajcie, dzisiaj w Ekstraklasie rusza 24. kolejka. Zrobię sobie skład fantasy na nią. Jak możecie zobaczyć, to nagrywam ten odcinek telefonem, ponieważ akurat dzisiaj niestety na komputer wejść nie mogę. Jeżeli chodzi o 23., czyli tą ostatnią kolejkę, no to w niej zdobyłem punktów 54. Nie jest to zły wynik, ale większość osób zdobyła znacznie więcej punktów ode mnie, dlatego też w generalce, jak widzicie, spadłem na 7046 miejsce i to jest niestety zła wiadomość, ponieważ po pierwszej kolejce byłem w najlepszym tysiącu drużyn, no ale do końca jeszcze bardzo dużo kolejek, także mam nadzieję, że uda się do tego tysiąca wrócić na koniec tego fantazy, to będzie mój cel. No a wy w tej ostatniej kolejce, no to tu możecie zobaczyć, kto zdobywał dla mnie punkty. Rymaniak miał asystę, także jest nieźle, jeżeli chodzi o obrońców. Frankowski ma 5 punktów, czy on chyba miał też asystę, zaraz zobaczymy. Nie, Frankowski akurat nie miał asysty, natomiast 10 punktów zdobył Kondzior. Jestem z tego zadowolony, zdobył gola. Zresztą w pierwszej kolejce również zdobył gola, także no, widać, że Kondzior jest w formie i to mnie cieszy. Carlitos miał asystę i też asystę chyba miał Bezjak, tak. Także no, mogło być lepiej, ale tragedii nie ma. Zobaczymy, jakie mecze będą w tej 24. kolejce. Zagłębie dzisiaj, no myślę, powinno pokonać Arkę. Jagiellonia Lechia, no to będzie hit tej kolejki, nigdy nic nie wiadomo. Dalej to nie wiem, nie wiem. Krakowia Legia, no to myślę, że Legia powinna wygrać. Piast Wisła, no bardziej bym stawiał Wisłę, ale może być remis. Śląsk Górnik, tu myślę, że też może być remis. No i Korona Lech Poznań, no też ciężki mecz do typowania, więc no taka dosyć ciężka kolejka się zapowiada, bo dużo wyrównanych meczy będzie. Przejdę teraz do transferów, jakie będę chciał zrobić na tą kolejkę, bo w tej Ekstraklasie można robić dwa transfery na kolejkę, jak widzicie. I tak. Sprzedam mojego napastnika Gytkiera z Lecha, bo no, na razie jest w słabej formie. I też sprzedam Wasiliewa. No, niestety Estończyk to już nie jest ten sam piłkarz co rok temu. I tak, potrzebuję pomocnika i napastnika. 5 milionów prawie mam, także dosyć sporo. I tak, jeżeli chodzi o napastników, to kupię sobie Niezgodę z Legii. Dlaczego? Dlatego, że Niezgoda, jak widzicie, w dwóch kolejkach zdobył już 3 gole, także widać, że jest w naprawdę świetnej formie. No i jeżeli będzie dalej tak zdobywał bramki, to myślę, ma duże szanse nawet na to, żeby po raz pierwszy w swoim życiu zostać powołany przez Nawałkę do reprezentacji Polski. To jeszcze może na te mecze marcowe. Natomiast na pomoc to sam nie wiem. Może sobie wezmę kogoś z Zagłębia, bo coś czuję, że dzisiaj Zagłębie powinno wygrać. Także weźmiemy sobie Zagłębie i jakiegoś pomocnika potrzebuję z Zagłębia. Jakiegoś pomocnika, co jest dosyć tani, a punktuje. Może Pawłowskiego sobie wezmę. Bo on ma asystę, no ale zaryzykujemy i weźmiemy sobie Pawłowskiego do drużyny, bo on niecałe 2 miliony kosztuje, także zakończ wybór, potwierdzam transfery. No tutaj możecie zobaczyć jeszcze tego poprawę mam z czerwonym, no ale on i tak by u mnie nie grał, także siedzi u mnie na ławce i teraz tak. Do składu dam sobie Nunesa zamiast Chrzanowskiego, bo Lechia gra
z Jagiellonią teraz. No i może Frankowskiego jeszcze damy za peszkę. No i myślę, że to tyle. Kapitanem, no myślę, że będzie nadal Carlitos, bo jestem z niego zadowolony, także zapiszemy nasz skład. I teraz jeszcze Wam pokażę moją ligę tutaj w tej ekstraklasie. Dołączyło do niej aż 57 drużyn, za co naprawdę Wam dziękuję. Jeżeli chodzi o mnie, no to byłem po pierwszej kolejce drugi, ale no niestety 54 punkty zdobyłem. Większość osób zdobyła ode mnie znacznie więcej, także spadłem na 14 miejsce, ale no mam nadzieję, że po tej trzeciej kolejce już wrócę do co najmniej pierwszej dziesiątki. Na pierwszym miejscu są ex aequo 161 punktów Espada oraz San Escobar. Może sobie zobaczę skład Espada. Kogo on tam miał? No i patrzcie, no nie wierzę. Gościu miał Hamalainena i to jeszcze na kapitanie. No masakra, no szacun. A Hamalainen zdobył w poprzedniej kolejce 3 gole hat-tricka, za co ma aż 20 punktów. I ten gościu jeszcze miał naprawdę wielkiego farta, bo dał go na kapitanie, co podwaja liczbę punktów, 40 punktów. No ja 54, cała drużyna zdobyłem, no szacun naprawdę. No szkoda, że tego Hamalainena nie miałem w ostatniej kolejce, no ale zobaczymy, jak mi pójdzie w tej, także trzymajcie się, cześć.